Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na recenzję obudowy Fractal Define R7, czyli siódma. Odsłona tejże konstrukcji. Z zewnątrz, jak widać, niewiele się zmieniło w porównaniu do R6, natomiast zaszło kilka zmian, o których będę mówił za chwilę, moim zdaniem, zmiany jak najbardziej na plus. Do mnie przyjechała wersja biało-czarna, czyli mamy białe wnętrze. Całkiem fajnie to wygląda, ale dostępne są oczywiście inne wersje kolorystyczne. Przód, tak samo jak u poprzedników, to otwierane drzwiczki. Na jego zewnętrznej stronie jest płat ze szczotkowanego aluminium, a od wewnątrz mata bitumiczna. I co ważne, drzwi teraz otwierają się w prawidłową stronę, także fraktal naprawił swoje błędy z przeszłości. Co do wlotu powietrza, te znajdują się że jasna po bokach. Przód jak widać zabezpieczony jest szczelnie filtrami przeciwkurzowymi, co też pewnie wielu z Was ucieszy, to jest tutaj zatoka 5,25 cala do montażu napędów optycznych. Pod filtrem znajdziemy dwa zainstalowane fabrycznie już wentylatory 140 mm z końcówkami trzypinowymi. Wentylację możemy rozbudować o kolejny wentylator 140 mm lub też posadzić możecie 3 razy 120. Jest także wsparcie dla chłodnic. 240, 280 i 360 mm. Żeby chłodnicę móc zainstalować musimy najpierw zdjąć zaślepkę lub też zaślepki. Zdejmując tą pierwszą węższą na chłodnicę mamy około 40 mm. Zdejmując drugą 48, bo na drodze stoi klatka na dyski. Natomiast tą klatkę można zdemontować lub przesunąć i wtedy instalować chłodnicę nawet do ponad 100 mm. Panel boczny wykonany jest z hartowanego szkła, montowany na zatrzaski, także w łatwy sposób możemy go zdemontować. Z tyłu zainstalowany jest już wentylator 140 mm. Możemy go zamienić na 120. 7 slotów rozszerzeń, których zaślepki są wentylowane, wykręcane, plus jeszcze dwa sloty pionowe. I zasilacz montowany na spodzie, rzecz jasna ofiltrowany, ale dostęp do filtra mamy od przodu budowy, ponieważ cały spód tym filtrem jest zasłonięty. Panel roboczy jest pełny, bez żadnych wytłoczeń, także montowany na zatrzaski i wyposażony w matę bitumiczną. Miejsca na kable bardzo dużo, około 3 cm. Dodatkowo na dole zwróćcie uwagę, że jest taka zaślepka wykonana z tworzywa, która dodatkowo jeszcze je zasłania. Przydać się ona może w momencie, kiedy upychacie gdzieś tam kable na spodzie obudowy i wtedy łatwiej będzie domknąć panel boczny, nie będą one po prostu wystawały. W górnej części na tyle tacy płyty głównej, zainstalowany jest kontroler obrotów, pod niego podpiąć możemy do trzech wentylatorów czteropinowych, które regulować możemy za pomocą sygnału PWM i do sześciu wentylatorów trzypinowych, natomiast tutaj Mamy zasilanie stałe 12V. W dolnej komorze znajduje się wcześniej wspomniana klatka na dyski z metalowymi sankami. Ta pomieścić może do dwóch dysków 3,5 lub też 2,5 cala. Kolejne dyski instalować możemy na panelu w przedniej części obudowy, który jest demontowalny. I dwa dyski 2,5 cala na tyle tacy płyty głównej na specjalnie dołączonych sankach. Te sanki również można przerzucić do wnętrza obudowy na górną pokrywę dolnej komory i tam je zainstalować. Ale to nie wszystko, bo demontując ten panel w przedniej części obudowy, o którym mówiłem i przerzucając go na drugą stronę, możecie doinstalować kolejne sanki. W komplecie Fraktal dorzuca jeszcze cztery pary, ale dokupić można rzecz jasna większą ilość na ich stronie. Wróćmy jeszcze na chwilę na spód obudowy. Po zdemontowaniu klatki na dyski można tam posadzić chłodnicę 240 lub też 280 mm. Co przydać się może w przypadku budowania autorskiego układu chłodzenia cieczą. Na zasilacz miejsca macie 28 cm bez ruszenia klatki. Po przesunięciu klatki tego miejsca będzie jeszcze więcej, a gdybyście klatkę chcieli przesunąć maksymalnie na tył obudowy, miejsca na zasilacz będzie około 22 cm. Panel górny wykonany jest z metalu, w łatwy sposób możemy go zdjąć, na nim ona jest mata bitumiczna, a pod panelem znajduje się filtr siateczkowy. Na górze obudowy zainstalować można do trzech wentylatorów 120 lub też 140 mm. Jest wsparcie dla chłodnic 240, 280, 360, a nawet 420 mm. Natomiast w przypadku 280 będzie problem, jeżeli macie pamięci RAM wyższe jak 30 mm. Wtedy ta chłodnica po prostu Wam nie wejdzie, bo tego miejsca jest około 45 mm na chłodnicę i na wentylatory, także warto o tym wspomnieć. Gdybyście zdecydowali się na montaż wentylatorów czy też chłodnic na górze obudowy, macie w komplecie dorzucone drugi top z perforacją. Rzecz jasna, możecie go zainstalować tak czy inaczej, nawet nie używając żadnych wentylatorów. Kilka słów na temat panelu wyjść, który znajduje się na górze obudowy. Tutaj mamy dwa porty audio, przycisk reset USB typu C, przycisk power, zaraz pod nim dioda zasilania i cztery porty USB. Dwa w standardzie 2.0, dwa w standardzie 3.0. Teraz kilka słów na temat wnętrza obudowy. Rzecz jasna, R7 to konstrukcja dwukomorowa. Na tej górnej pokrywie dolnej komory mamy perforację, tam, jak mówiłem wcześniej, możecie zainstalować również dwie pary sanek na dyski 2,5 cala, no i macie te dwie zaślepki, gdybyście montowali chłodnicę na przodzie obudowy. Standard płyt, jaki Wam się zmieści w tej skrzynce, to Extended ATX, ATX i Micro ATX, rzecz jasna Mini ATX, aczkolwiek nie sądzę, żeby te dwie ostatnie ktokolwiek brał pod uwagę przy takich gabarytach obudowy. I wspomnę jeszcze tylko o tym, że wszystkie przepusty poza jednym posiadają gumowe kołnierze. Wysokość chłodzeń powietrznych na procesorach, jaka Wam się tutaj zmieści, to aż 185 mm i możecie zainstalować karty graficzne o długości do 467 mm. Natomiast gdybyście instalowali te dodatkowe klatki na dyski, to w tym momencie tego miejsca na kartę macie 315 mm. To tyle z ważniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Teraz zobaczycie, jak obudowa wypadła pod kątem temperatur karty graficznej procesora, jak i również kultury pracy. Dodam tylko, że wykonałem testy na obydwu topach, czyli tym pełnym. I tym perforowanym, jak i wentylatory w obudowie ustawione były na maksymalne wartości, czyli wkręcały się do około 900 obrotów na minutę. Średnia temperatura procesora po 30-minutowym obciążaniu programem OCCT z górnym panelem zamkniętym wynosiła 73,2 stopnia Celsjusza, natomiast po zastosowaniu panelu perforowanego spadła do 70,8 stopnia. Także, nawet jeżeli nie używacie żadnych wentylatorów czy też chłodnic na górze, warto od razu panel podmienić na ten z perforacją. Kultura pracy, co ciekawe, lepsza była w przypadku panelu perforowanego. Z pewnością wpływ na to miały niższe obroty wentylatora na chłodzeniu procesora. Temperatury karty graficznej w grze Wiedźmin 3 wynosiły 68 stopni Celsjusza w przypadku obydwu paneli. W kwestii kultury pracy mamy podobną sytuację jak w przypadku procesora, czyli obudowa z panelem perforowanym wypadła ciszej, choć różnice są marginalne poniżej 1 dB. Czas na kilka słów podsumowania. Niewątpliwie konstrukcja przemyślana, do czego fraktal zdążył nas już przyzwyczaić, jeżeli chodzi o serię definer. Do tego skrzynka bardzo przestronna, nie tylko pod kątem montażu chłodzeń powietrznych, ale także gdybyście chcieli w niej zbudować swój autorski układ chodzenia cieczą, nie będzie problemu. Spokojnie zmieścicie chłodnicę 360 na górę, 360 na przód i 280 na spód. Tutaj od razu do jednej rzeczy się doczepię, mianowicie wsparcie dla chłodnic 280 i 420 mm. Przypomnę, że 420 to są takie. Łunce, gdzie montujemy trzy wentylatory 140 mm. No nie jest idealna, wręcz kiepskie, bym powiedział, bo jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy macie bardzo niskie moduły pamięci, przypomnę, do 30 cm. Natomiast 360 wejdą wam bez problemu. Jakość wykonania na bardzo wysokim poziomie, plus za panele, które są montowane na zatrzaski, bardzo łatwo możemy je zdemontować. Do tego obudowa jest wyciszana, aczkolwiek jak widzieliście w testach. Przy tej opcji wyciszanej, czyli tym górnym panelu zabudowanym, mieliśmy raz, że wyższe temperatury a dwa, że wyższy poziom głośności. Także no nie do końca tutaj coś zagrało. Natomiast co do samej wydajności obudowy z tym panelem otwartym jak najbardziej OK, aczkolwiek też nie powala na kolana, bo są inne obudowy, tańsze, sporo tańsze od niej, które oferują lepsze temperatury dla procesora czy też dla karty graficznej. Cieszy też fakt, że w tym wypadku Fraktal bardzo fajnie przemyślał sprawę górnych paneli. W obudowie R6 niestety raz, że ten panel dość ciężko schodził, a dwa, że po jego zdjęciu nie wyglądało to zbyt estetycznie. W tym wypadku moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej, także zmiana jak najbardziej na plus. Ofiltrowanie w obudowie rozwiązane wręcz rewelacyjnie. Trzy wentylatory 140 mm w komplecie, do tego macie dołączonego huba. Aczkolwiek tutaj też się doczepię do jednej rzeczy, mianowicie e, szkoda, że nie możemy wentylatorów trzypinowych spod jego poziomu regulować. Zawsze będą one zasilane napięciem 12 V. No i również warto wspomnieć o rozbudowanym panelu wyjść, gdzie znajdziemy między innymi USB typu C, który akurat w moim przypadku dość często się przydaje. Obudowa ma kosztować 175 euro, czyli na złotówki jakieś 750 złotych. Nie mało, ale wiadoma sprawa, że za jakość trzeba zapłacić. Ja też znaczek jakości przyznaję, moim zdaniem w pełni zasłużony. Linka do budowy macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam i napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat nowej R7. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.